Warszawsku bardzo serdecznie, kam z tej strony podobnie. Słuchajcie, warsztat Hextech został dodany do League of Legends, tak więc postanowiłem nagrać taki materiał, którym to zobaczę po prostu, jak to wygląda, ponieważ jeszcze nie sprawdzałem, bo teraz sobie dzisiaj tak pojedziemy klienta i za chwilę zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Logujemy się na konto. Co nam tutaj Riot przygotował, zaraz się dowiemy, mam nadzieję. Dobra, na natury wchodzi. Czarny obraz. Dobra, jest. Hextech Crafting, earn content by playing. Find keys for matchmade games, earn chests when anyone in your pre-made party ranks S up to 4 per month, but only one per champion per season. Czyli tak, czyli klucze dostajemy, jeżeli ktokolwiek z naszego pre-made dostanie rangę S. I można dostać 4 skrzynki w ciągu miesiąca, ale tylko jedną skrzynkę od jednego czempiona na dany sezon. Dobra, open chest to find shards of champions, skins, wars and skins, czyli ze skarbów możemy dostawać jakieś tam odłamki, skiny, wardy, skiny dla wardów, jeszcze tam jakieś inne różne rzeczy, chyba nawet też postacie, z tego co się orientuję, to można też dostawać. I możemy tutaj sobie ulepszać te shardy, te odłamki, żeby odblokowywać kolejne nagrody, przerolowywać też można i tak dalej, więc zobaczymy, jak to wyglądać będzie w praktyce. Ok, open your free chest. Dostajemy na początek pierwszą darmową skrzynkę za wprowadzenie ogólnie tego wszystkiego. Więc zobaczymy, co dostanę ze skrzynki. Open, tutaj mamy chest. Tutaj teraz w tym momencie nie widzicie tego, bo moja kamera zasłania, tak więc wyłączę na momencie. Tutaj mamy skrzyneczkę, tą jedną, pierwszą darmową. Tutaj mamy klucze, no do jednej skrzynki mamy darmowy klucz i te esencje, które otrzymamy. Tak więc otwieramy skrzynię i co się w niej pojawi. No, całkiem fajnie się mieni. Zobaczymy, jaką nagrodę dostanę na wejściu. Cottontail Fizz Skin Shard. Czyli dostałem odłamek na skina dla Fizza. No, w sumie jest ogólnie rzecz biorąc okres wielkanocny, więc pasuje trochę nawet ten skin. Więc zobaczymy, czy uda się uzbierać całość. Dodamy sobie do lutu. O, jeszcze dostałem odłamek na Warda. Taki nietoperz z dynią na głowie. No, ciekawie. Tyle czy coś jeszcze? Jeszcze coś. I 800 pomarańczowych esencji. Dobra, tyle. Tyle dostałem. Upgrading shards, just open a special chest with extra loot to try out the system. It includes skin shard and ward shard skin. Ward skin shard. Enough essence to permanently unlock one of them right now by clicking on it in the loot inventory and selecting upgrade. Dobra, czyli mogę sobie coś skraftić od razu. To jest to wejściowa skrzynka. To taka powitalna skrzynka z okazji wprowadzenia tego warsztatu Hextech. Dostaliśmy 800 esencji i w tym momencie mogę to wykraftić, tak więc aha, na tej zasadzie to działa. Mogę zrerolować, mogę zdisenchantować, czyli przerobić na pył, powiedzmy, na esencję. Jak graliście w Hearthstone'a, no to na podobnej zasadzie działa disenchantowanie kart na pył. W tym przypadku można te shardy disenchantować na esencję. Activate. Można sobie wypożyczyć, na to wygląda, na 7 dni tego skina. I upgrade, czyli mogę go ulepszyć na stałe. Czyli żeby nie było, zrobimy sobie tego skina. Za 675 esencji będę mógł tego skina stworzyć na stałe. Fizem nie grywam, ale myślę, że z racji tego, iż ten skin jest, to pewnie sobie nim zagram. Dobra, tworzymy. I odblokowałem Cottontail Fizz skin permanent. Okej, fajnie. No tutaj mnie już niestety nie stać, żeby tego skina stworzyć, ale mógłbym go zdisenchantować, miałbym w tym przypadku 338 esencji pomarańczowej.
No i ewentualnie jak dropnie mi coś innego z jakichś innych skrzynek, które możliwe, że kiedyś gdzieś tam w przyszłości będę miał i klucze i tak dalej, no to wtedy pomyślimy. Zależy jakie będę miał skin shardy i tak dalej. Więc na pewno damy radę. Dobra, w takim razie zerknijmy sobie w mój profil. Champions Fizz. Gdzie jesteś, Fizz? Tak jest, tu jest Fizz. I mam tutaj Own It. Mam Cottontail Fizza, czyli mogę biegać z zajączkiem fizol nocnym. Zajączek fizol nocny, powiedzmy, że tak to będzie wyglądało. Ok. Że na wejściu, no nie jest źle. Fizem, jak zresztą widzieliście po najechaniu, mam zerowy poziom. Czyli nie grywam za często Fizem. No, praktycznie w ogóle nie grałem Fizem od bardzo dawna z tego względu, iż nie mam nawet troszeczkę expa. No co dopiero, żeby mieć jakiś level. Dobra, to chyba to tyle, jeżeli chodzi o crafting. Tu można sobie podzielić. Tu jest All Loot Items Champion. Champion Skins, World Skins, Summoner Icons. O, ikony Summonera też można sobie robić. I tu są materiały różnego rodzaju, które będą najprawdopodobniej wypadać również z tych skrzynek. Dodatkowym elementem jest sklep z mikrotransakcjami, że tak powiem, który został dodany właśnie na skrzynki. Za Riot Pointy można kupować. O. Czyli sam klucz kosztuje 125 RP-ków, skrzynka tak samo. Jak kupujemy w zestawie klucz ze skrzynką, to mamy to za 195 RP-ków. W przypadku zakupu 5, to w sumie nie zaoszczędzamy w ogóle w tym przypadku, jeżeli chodzi o stosunek kupna jednej skrzynki do 5 skrzynek. To jest taka sama cena. Za 10 skrzynek jest również to samo. A nie, tu jest plus 1 dodatkowo, czyli dostajemy jeden gratis, więc w tym przypadku za 1900 RP-ku mamy 11 skrzynek i 11 kluczy. To by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten cały warsztat. Na pewno będzie trzeba zagrać, zobaczyć jak wygląda system dropów i jak to przede wszystkim często leci. No tak jak mówię, no głównie tutaj się będzie zdobywało skrzynki przynajmniej, bo klucze z tego co pamiętam to mają być chyba z losowego dropu po meczu. Więc tak jak w CS-ie, czyli albo dostaniemy, albo nie. Skrzynki będą rozdawane tylko wtedy, kiedy będzie właśnie ranga S danym czempionem w danej grze. No i tak jak wspominałem na początku, limit 4 skrzynek w miesiącu. Tak więc myślę, że to by było na tyle. Kto wie, może w przyszłości zrobię jakiś opening tych skrzynek, nagram na kanał, zobaczymy. Tak więc życzę miłego dnia. No i jeżeli Wam się film spodoba, to możecie dalej gdzieś to poudostępniać wśród znajomych i tak dalej. Tak więc do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się.